witam was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Jak dobrze pamiętam, to nikt nas nie okradł. No, a jednak nikt. Dobra, Marku, jesteś bardzo zmęczony. 10. Dopiero jutro jesz, więc... Dobranoc. No, bo to otwarte... Wszystko jest okej. Okay. Jak okej, to okej. Okay. Dobra, a tak na szybko. Dobra, to idź spać. No okej. Okay. A ciekawe co było, gdybym wcześniej kliknął. Dobra. Tutaj niebezpieczeństwo, no. Dobra, może jakoś mi się uda jej pomóc. Dopiero jak tam podejdę, to się odpali ten dialog. Tylko, że on ma broń palną. Może... Wiesz co? Najpierw ja to wszystko przeszukam, otworzę drzwi i spieprzam. Plan jak plan. Bo wtedy miałam broń palną, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy, łom wziął na wszelki wypadek, gdyby plan nie wyszedł. Tylko wiecie, łom, a karabin. Dobra, musi się oddalić ode mnie, na pewno. Ta, przypadkowo klikam tu. Ha! Ciekawe, czy to w ogóle coś pomogło. Wzrost przestępczości. Wzrost przestępczości. Żołnierz z karabinem. Szuka dziwki po pijaku. A przepraszam, to tamto w supermarkecie, to co to było? Dzień jak co dzień? Te bydlaki ten bydlak Aha, czyli jednak nie udało jej się uciec. Dziwne. Dobra, częściej potrzebuję. A, w sumie wczoraj mógł ktoś przyjść. Mogą poczekać, kurde, spieprzyłem. Dobra, to teraz poczekamy. Wiesz co, skoro czekamy, no to ty się zdrzemnij przy okazji. Smutny, no panie, no kurde. Kto wiedział, że ona ucieknie, ale mimo to trzeba go zabić, żeby na 100% uciekła. No co, wbił jej na chatę? I powiedział, chcesz jeść? Ona powiedziała, no tak, to bądź dziw. O! To on się w śmieciach. To on wychodzi ze śmieci, tak? Nie no, ale przydałby się ktoś. Bo tak samemu. Dobra, co masz ciekawego? Panie, czymś takim do mnie przychodzisz? Chcesz mi oplazić? Dobra, bierę. Szkoda, że nie ma tych części.
Ta, wyrzuciłem. Czy potrzebuje coś? Czy może przekiścić? Chociaż jak... Nie no, tamto mi podpieprzą. Też wolę, żeby mi to podpieprzyli. Dobra, zobaczymy, czy on ma coś ciekawego. No tak, szczerze to nic. Chociaż właśnie, woda. Woda może nawet być. Tylko za co? No tak. A może raczej nie będę robić, chociaż kto wie? Nie no, w sumie będę robił. No. Nie zgadza się, a jeszcze, dawaj więcej. Dobra, no to wracaj do swoich. Powodzenia. Chociaż w sumie alkohol mogłbym zostawić, by się napił przynajmniej. No dobra, tam przejdzie mu. Ale jedno jest pewne, do zacisznej chaty nie pójdę. Niebezpieczeństwo dalej. Wiecie, to tak na wszelki wypadek wezmę ten łom. Bo może jednak być coś. To tak, w sumie niebezpieczeństwo, ta będzie wyględzić. Dobra, mam pomysła. Łom wykorzystam do paru rzeczy przy okazji. Na przykład, żeby ją uciszyć. Kurde, bardzo interesujące to, co ona mówi. Jaka broń? No, wybrałem, dobra. O, fuck. Dobra, przykopuj. Chciałem to rozwalić. I chyba to też. Bo chyba też tam, a nie, tam deski. Czyli można normalnie, dobra. Czyli tylko te priorytety dwa. No wiem, że bez łopaty to trochę potrwa, no ale masz przynajmniej z kimś pogadać. Tak, poszła sobie. Nie przejmuj się mną. Nie musiałaś mówić. No, zobaczyła, że ktoś pracuje. I sobie pomyślała, dobra. Wiecie, chyba zaraz poprosi mnie o pomoc, to ja sobie pójdę. Nie przejmuj się mną, nara. Dobra, kopcile, kopcile. Ja bym ci pomógł, uwierz mi. Ale jak? A poza tym ty jesteś doskonały przeszukiwacz. To weź ty, przeszukaj te śmieci, może coś znajdziesz. Ale doskonała przeszukiwacz to co? Szybciej znajduję? No wiem, że też plecak więcej. Że plecak więcej, ale... Ciekawe, czy to by też... Pani było, gdyby to oznaczało też, że szybciej przeszukuje coś. Znaczy, że to rozwala albo po prostu
Szybciej otwiera szafę. Coś w tym stylu. Chociaż możliwe tak jest. O! Rozpieszczasz mnie, panie. Dobra, jebaj w te drzwi. Okej. Dobra, jeszcze masz trochę czasu. Pięter raczej nie przeszukamy. No, zwłaszcza, że zbytnio czasu na to nie mamy. Łom zostawiłem tylko dlatego, że... tylko dlatego, że jeden slot więcej, a poza tym już nic nie będę musiał wyważać. Jedzenie na samym końcu wezmę. Ale woda na pewno się przyda, bo... Czekajcie... No tak. Chociaż nie, dzisiaj był 11. A nie, jadł. No to 13 będziesz jadł, więc okej, dobra, woda się jeszcze nie przyda. Chociaż nie. Już jest 11 jakby. Chociaż czekaj. 11? Nie! Pokazuje druga 40 w nocy, ale... Powinno być już 12. No tak, bo... To się nie zmienia w ciągu jednego dnia. Bo te dwie... Prawie 3 godziny temu był 11, ale powinien być 12. Ale w czasie nocy to się nie zmienia, tak. Jest jeszcze jedno jedzenie, dopiero zje jutro, więc nie trzeba pichcić kolejnego. Więc wody nie potrzeba, tak naprawdę chwilowo. Ciekawe, jakbym zostawił broń palną. To czy by ktoś podpieprzył mi? Troszeczkę bym się wkurzył, to na pewno. A, to. Wybrakło lotka symbolem czaszki i kości. Niebezpieczeństwo, nie dotykać, nie wypałów, broń, amunicja lub sprzęt, które porzucono lub nie zdetonowano, nie zidentyfikowano. Mogą być zaminowane, niczego nie ruszaj, nie ryzykuj śmierci lub kalectwem. Wszelkie znaleziska zgłaszaj na najbliższym posterunku. Ja ci dam. Po prostu chcą podpieprzyć i tyle. Dobra, jeszcze to dasz radę. Z przekopaniem drzwi nie musisz. A ciekawe, on jest sam. Gdyby się spóźnił, to co? Przez chwilę bym miał pusty ekran i nic bym nie mógł zrobić? O, panie! Wiesz, jak to się przyda. To też. Może być. Może być. Znaczy nie, takich rzeczy to nie kradną. Znaczy tego mi nie zabiorą. Wziąłem rzeczy, które najmniej mi szkoda stracić.
Spoko. Cieszę się z tego. Niezmiernie mi miło, że nie masz złych zamiarów. Dlaczego myszka się rusza, mimo że nie dotyka myszki? Nie no. Może minimalnie się przesuwa. Sama. Dobra. O, już przez chwilę myślałem, że to mi zabrali. Bo zobaczyłem. Dobra, to co wziął mi, to co mi zabrali potem. Ile? Wody. O kurde, no ile jedzenia. Jebane cygany, no. Nie bać cyganów tyle. Przecież kiedyś mój kolega powiedział jebać pedałów, tylko że to trochę tak dwuznacznie brzmi. Jeśli będę kontynuować, a taki to w końcu nas wykończył. Tak. Wyczerpująca odpowiedź, nieprawdaż? Tak. Panie, takie buty. Dobra. To na spokojnie. Na spokojnie to wytworzymy. To są lepsze. Zobaczymy. Czy on powie, na razie jest ciepło? Jeśli tak, to na spokojnie nie muszę marnować opału. Jeśli coś powie, albo w sumie nic nie powie, to tak na wszelki wypadek. Chociaż 16 stopni powinno być jeszcze ok. Kurde, gdyby tak w czasie wojny było na bogato. To tak by się nie narzekało tak naprawdę, bo zobaczcie, to niby jest wojna? Przecież ma jedzenie, ma leki, ma... jak ogrzać chatę. Kurde, tak naprawdę każdy by chciał tylko wojnę, żeby tak wyglądała. Oho, idzie w pierdol. Mam broń. Proszę! Spoko. Tak. Jesteśmy nie... Jesteśmy... O fuck. No tak, bo sam chatę zostawię. Jesteśmy niewinni... Jesteśmy ty, czyli bez broni. Tak z głowem. Znaczy z kluczem. Z kluczem. Witajcie. To znowu my. Wojsko coraz intensywniej odstrzeliwuje naszą dzielnicę, więc postanowiliśmy wzmocnić nasz zaimprowizowany schron w piwnicy. Mamy niezbędne materiały, ale przydałaby się nam dodatkowa parę rąk. Może nam pomożesz? Nie mogę pomóc sąsiadom wzmocnić piwnicy. To popilnowało schronienia. Mam nadzieję, że przez to nie jesteś smutny. To nam było potrzebne. Ale czy teraz tam pójdziemy? W sumie im więcej zapasów, tym więcej nam zabiorą. Czyli nie. To aż tak bardzo nie jest nam potrzebne. No, zwłaszcza, że to bym marnował. A! Panie, no kurde, przecież. Czekaj, gdzie to jest? A, już myślałem, że gitarę nie wziąłem. Tutaj, bo może ktoś... Dalej mam nadzieję, że jeszcze ktoś do nas przyjdzie. Załóżmy 15 dnia. Tak 15-20, to tutaj mu postawi łóżko. A to dla trzeciej osoby, której pewnie nie będzie.
Bo raczej w ciągu jednej. A nie. Czasem w jakiejś jednej historii dwóch przychodzi. Znaczy oddzielnie oczywiście. No dobra, najpierw zobaczymy, co tam ciekawego w radiu słychać. Czyli dalej ciepło. Mało kawy. Dalej uzbrojeniu po zęby. Dobra, to idź spać. Skoro jest ciepło, to czemu nie? Skoro jest ciepło, to dobranoc. 13 dnia zje. Tam jest jedzenie. Czyli teraz nie musimy iść, bo i tak zje. 13 dnia zje. 14 dnia to też nie musimy iść, bo 15 by musiał zjeść, dobra. Czekaj, Ludera. A nie to. Jakoś wydawało się więcej rzeczy. Ty, ale skoro jest 82%, to coś zostawiłem w takim razie. A, po coś miałem wrócić. No tak, po coś. Po mało rzeczy, ale ciekawych. No, dokładnie. No, teraz to mi się przyda. Znaczy im szkoda, że to wziąłem niepotrzebnie, no ale cóż. To na handel na pewno by mi się przydało. Bimbel, tego nie może pić. Gdy się napijesz, wszystko wydaje się prostsze. Oprócz prostej drogi przed tobą. To ona się wydaje kręta jak cholera. Dobra, ile złodzieje mi ukradli? No wzrost przestępczości to wątpię, żeby nagle mnie ktoś nie okradł, skoro bez tego pokradali mnie. No chyba, że wzrost przestępczości, każdy boi się wyjść z chaty i będą mnie mniej okradać. Wątpię w to, ale na to liczę dokładnie. Dobra, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie, nara.